walkę z królem, król Julian. Dobra. Będzie wiecznie trwać. Hej, króla Juliana, wstań. Cześć. Powiedzcie, kto jest królem? Królem jest Maja, tak? Dobra, cześć. Hej. Hej. Tu? Kulturki? Kulturki. Czyli? Ja. Jeszcze Maja. I może mama, ale nie zawsze. Nie zawsze? No dobra, zazwyczaj. Okej, zawsze. Kulturki. Kulturki. To o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? O książce z cyklu superbohatery z antyku. To jest część druga, sprytna pułapka Hery. Pamiętacie, jak mówiliśmy o Oto Herkules? No nie! Baja, pamiętasz, jakie są najważniejsze cechy ojca? Siła, mądrość i siła. Mądrość? Siła powtórzyłeś dwa razy, bo siła jest najważniejsza. Tak. Tak, to mówił było pierwszej Herkules. Części. Tak mówił Herkules. A dzisiaj wracamy do tej serii. O, tu dawno już mówiliśmy o tej pierwszej części. Dzisiaj wracamy do części drugiej. Ludzie nie pamiętają, więc ludziom trzeba przypomnieć. Ale zawsze sobie można wrócić do odcinka o części pierwszej. No właśnie, jeśli chcecie posłuchać ten odcinek, a nie słuchaliście Oto Herkules, to pewnie najpierw posłuchajcie Oto Herkules i wróćcie do nas. Tak, zachęcamy do tego, żeby wrócić do odcinka o części pierwszej. Może nawet przed tym odcinkiem. Tak, dokładnie. Warto. I czytać też warto po kolei, bo w pierwszej części jest o tym, jak bohater główny nagle staje się powiązany w jakiś sposób z antykiem. On nie jest antyczną powiązany. Grecją. No dobrze, no to opowiadajcie, dziewczyny. Kto jest bohaterem tej książki? No Tim. Maja może? Jest Tim, Herkules, Hera, żona, Agata, Zoe. No i kto jeszcze? No jeszcze Hermes. Już powiedziałam. No to o co chodzi w tej części, dziewczyny? Że on, tak sobie mu jest smutno, że Herkules wyjechał, a jak pamiętacie, wcześniej o to Herkules, on miał taką przygodę, że Herkules chciał zwalczyć u niego chwasty i myślał, że to jak hydra i trzeba najpierw wszystkie rośliny ściąć, a potem wszystkie podpalić. I mama była na tego Tima wściekła, bo myślała, że to on podpalił ogródek i oni w tej części na samym początku jadą kupować nowe kwiaty. On myślał, że tak jak hydrze trzeba łeb urwać, no, tak? Tak. No, i spalić. Tak. I on też tutaj spotyka się z tym Leo. Najpierw ten Leo mu podkłada nogę, a potem on mu podkłada nogę. No i potem nie będę całego tego, ale jak on wraca do domu i jego mama gotuje obiad, to nagle on widzi, że Hermes zabiera wazę i on się uczepia wazy i leci z nim do przeszłości. Ja mogę trochę opowiedzieć? Czyli co, on się złapał Hermesa i poleciał do antyku? Tak, ja bym chciała powiedzieć, że on tam był na dziedzińcu Hery i Hera go zobaczyła się tak zwiewaj, no i on musiał uciekać i wtedy Herkules tak: kto we mnie zderzył? Prawie upuściłem miodowe ciasto! Co? To ty? Tim? A, czyli co? Spotyka tam Herkulesa, tak, swojego tak. kolegę, przyjaciela. Tak, i on go zabiera do jego domu na... ciasto miodowe. O, super obiad, co? Zjadłybyśmy takie ciasto miodowe. Nie, bo to są inne, one nie jest słodkie. One jak? Jest miodowe zawsze słodkie. Miód tam, jest słodki. Ale tam są różne inne rzeczy niż u nas. Na przykład czekolada. U nich nie ma takiego czegoś jak czekolada albo żelki. No tak, ale ciasto miodowe jest super. Ale ty nigdy nie robisz. I w przeszłości, i w przyszłości. Ale ty nigdy... No właśnie, jeszcze nie robiłam. To może czas zrobić. Lepsze są babeczki. Czekoladowe. No dobrze. Bo teraz czekolada jest co się jest tam słodne. Dzieje? Spotyka tego Herkulesa. I co się dalej dzieje? I oni, on tam poznaje taką dziewczynkę, co jest córeczką Herkulesa
jeszcze Agatę, żona Herkulesa. I... To ta dziewczynka i żona, którą on poszukiwał, tak? W tej pierwszej części. Tak, których on chciał wrócić. I to była Zoe i Agata. I ta Zoe była strasznie zła, że on zostawił tą wazę Hermesowi. I oni razem poszli do świątyni Hery, ale Hera tam ich złapała i uwięziła w takim labiryncie, labiryncie Minotaura. Co kiedyś był Minotaur, ale nie pamiętam, jak się nazywał ten, co zabił Minotaura. Czekaj. Jak on się nazywał? To Tezeusz. I oni wysłali na takim czymś, bo oni mieli takie coś jak gadu-gadu, że bogowie mogli wysyłać do Herosów już do wiadomości przez Winogrona. Przez Winogrona? Tak. Patrzcie, pupa goła. No tak, Maja ma kolejną książkę o mitach greckich, ale to nie, dzisiaj nie o tej książce rozmawiamy. Ale to są najciekawsze. Tak, najciekawsze mity greckie. No i tam do nich przyszedł ten Tezeusz. I oni tam próbowali się wydostać z tego labiryntu, ale w końcu Tim znalazł drogę. I oni, okazało się, że oni są obok jakby... Ogrodu. Ogrodu, gdzie mieszkała jedna z tych, z Gorgon. Ale tam też był taki... A ja jestem ciekawa, jak oni wyszli z tego labiryntu. No, dlatego, że ten Tim sobie pomyślał, że on jak był mały, no to grał w taki labirynt, gdzie zawsze trzeba było iść i trzymać się lewej strony, zawsze jak się szło. I on to samo wypróbował i dostali do wyjścia. I potem oni tam spotkali prapradziadka Zoe, czyli... Dziadka Herkulesa. Prapradziadka. Czyli dziadka... Nie, prapra. Aha, czyli pradziadka Herkulesa. No, tak, dlatego, że to on się nazywał chyba Perseusz. No. O, jak Perseusz Jackson. Tak, ale... Percy Jackson. Tak, ale ten dziadek to był Perseusz, co zabił tą meduzę chyba. No tak, czyli ten inny superbohater. Tak. Ale on już był staruszkiem. No tak. I on ciągle sadził kwiaty. Tak, no. I on właśnie pielęgnował ogród tej Gorgony. Gorgony. Tam sobie mieszkał. Zrazu mam taką tajemnicę, że to nie było w tej książce, ale powiem wam, że jak zetnie się głowę jakiejś Gorgony, to wtedy wylatuje Pegas. Mm. Bo to jest dziecko Gorgony, to Pegas. No w tamtej meduzy. Mhm. Tylko, że jak tą mamą jest, no niby mamą, ale przecież ona już nie żyje, to już nie ma jej. No nie wiem, jak to się dzieje, to jakaś mityczna magia. A nie ma takiej mitycznej. To nie ma mitycznej magii, no bo to mityczna. Raczej takiego czegoś nie ma, to jest takie jak wierzenie w Boga. No i gdzie jeszcze ta Hera tam zostawiła na nich jakąś kolejną pułapkę? Nie, ale tam po prostu oni musieli się zmierzyć z tą Gorgoną. Mhm. No. I kto? Znowu Tim musiał sobie radzić? Nie, ten wtedy zabił ją ten taki, co zabił Minotaura. Tezeusz. Tezeusz? A co, zaprzyjaźnili się z Tezeuszem też? Nie, on w tej książce był strasznie samolubny i ciągle patrzył w lusterko. Jestem najpiękniejszy na świecie. I on ciągle opowiadał Zoe o różnych przygodach, w ogóle wszystkim. I takie dzieciaki, jak byli w labiryncie, no to chociaż nie stąd się nie wydostaniemy, to chociaż możemy popatrzeć na moją piękną urodę. Jak się nazywa taki ktoś, kto się tak sobą zachwyca? Nie mam pojęcia. To zawsze takie jest pojęcie, które pochodzi z mitologii. Nar? Narcyz. Narcyz, no. Taki bo tam był taki koleś, to się nazywał Narcyz. No, i on się wpatrzył w siebie. Tak, on cały czas się wpatrywał w siebie, tak? I zakochany w sobie był. I Tezeusz też był takim narcyzem. No tak, w tej książce był taki. Czyli co? Tak mocno się zachwycał? No. No, ale poradził sobie, tak? Nie! A, nie. To właśnie ten no. Tim. Ale Gorgony, z Gorgoną. Ale on, nie, bo nie, ale Tim, jak byli w labiryncie Minotaura, to on zgapił z gry. No tak, Maja, ja już o tym opowiadałam. Ale no z gry zgapił. No polskie normalnej gry.
Maja to się dzieje chyba w Anglii. Polskiej. Maja to się dzieje w Anglii. Ale może jest Polska gra. No może. Może być i Polska. A tym bardziej nagrali tą książkę po polsku. No tak, tak. Audiobook jest po polsku, bo inaczej pewnie byśmy nie słuchały. Czyli nie czytały po angielskiej wersji. Jeszcze aż tak dobrze nie znamy angielskiego, żeby czytać książki po angielsku. Ale mama zna, pisać. Mama zna. No, mama trochę zna, ale wy jeszcze tak dobrze nie znacie. Mamusiu, mów o sobie, nie o nas. Dobrze. Co wam się najbardziej podobało w tej książce, w tej części? No, mnie się podobało. Mnie się bardzo podobało, no, że on tam przyjechał, dopiero się tak zapoznawał. Trochę nie dowierzał jeszcze. A Mai? No nie wiem. Nic. No co ci się najbardziej podobało? Może jakiś bohater ci się podobał najbardziej? Nic. Może to ciasto miodowe? Nic. Nic? Naprawdę? A wy byście chciały się tak przenieść do antycznej Grecji? Tak. No tak chyba. Ale to jest nierealne. A jak myślicie, co tam było fajnego w takim życiu? W jedzenie Grecji? Ciasta miodowego. A no na pewno. Ale mi się podobało też komunikowanie za pomocą winogron. Ale to tylko bogowie, i herosi mogą. Mm. Ale ten, bo Herkules był herosem i półbogiem, więc to takie dwa w jednym. Nie, no to heros to jest półbóg, tak? Nie, heros to jest... Nie, to nie to samo. Heros to jest półbóg. Półbóg, tak. Pamiętacie, jak byłyśmy w Berlinie, w takim muzeum? Się nazywa Panorama. Tak, i tam był taki wielki... I tam właśnie było pokazane życie w antycznej Grecji. Tak, a chodzi o to, że ta żona Herkulesa była normalnym człowiekiem. No tak, żona tak. No Agata. Aha, a Zoe była ćwierć boginią. Dlatego, że miała mamę, która była wcale nie była boginią. Miała tatę, który był półbogiem, tak, więc była ćwierć. Tak, super. A szkoda, że to nie było też dla ćwierć bogów. No, ale pamiętacie to muzeum? Co tak. Z niego zapamiętałyście? No, że był taki... Nefretiti. Ale ja mówię o tym muzeum pergamońskim, no, że tam, gdzie była taka panorama. Tam, że tam wszyscy chodzili w takich właśnie chitonach. I zabijali zwierzęta. Tak, i były na świątyni, tak? Zabijali zwierzęta na ofiary dla bogów. No. I co jeszcze tam się działo? I tam było mnóstwo winogron. Było mnóstwo winogron. Były bachanalia, pili tam na cześć Dionizosa. Winka, tak? Jestem pijana! Prowadzono rozmowy. Był teatr. Maja Dionizos to zwyczajny pijak. I pili się. Bili się, ale był piękny teatr, prawda? Amfiteatr, gdzie występował grecki teatr był przedstawiany. Co tam jeszcze było ciekawego? Było dużo świątyń, prawda? I było dużo bicia. Właśnie, wielu bogów. Tam była... Czy Hera miała swoją świątynię? Tam? Tak. Nie pamiętam. Nie, miała Atena. Atena. Atena też miała, tak. Dionizos miał tam swoją świątynię. I oczywiście Zeus. A musicie mi jeszcze powiedzieć, co w tej książce ta Hera chciała osiągnąć? Ona chciała uwięzić tego Tima, bo była zła, że on nie chciał jej pomóc uwięzić Herkulesa. A, czyli ona cały czas się mści na tym Herkulesie? No. Za to, że jest... Ta Hera. Że powiem, Zeus. Tak? No. Nie, ożenił się z kimś innym. No, zdradził ją. Nie, dlatego, że matka tego Herkulesa była ładniejsza od Hery. No, i ona też była wściekła. No, ta Hera się mści teraz na tym Herkulesie. No, ale piękne muzeum, polecamy. Muzeum. A dlaczego ona się nie mści na tego, na Zeusa? To jego wina, nie Herkulesa. No właśnie. Powinna go miotłem po głowie. Pełna zgoda. Tak, ale muzeum tym pergamońskim, Panorama się nazywa to muzeum, jest trochę tak jak, jeśli ktoś z was był w muzeum Panorama Racławicka, no to jest coś podobnego, bo to jest taki obraz, który jest dookoła budynku, który można oglądać z każdej strony. I jeszcze, bo to jest bardzo wysoko i można na taką wielką, bardzo wysoką wieżę wejść. Tak, i to jest, no o tyle to jest inne, że można to oglądać z różnych poziomów i na każdym z tych poziomów można coś innego zobaczyć.
Tak z bliska bardziej. I to jest bardzo ciekawe, bardzo realistyczne te sceny tam. Jakby i oni jakby tak, jakby oni tak na ciebie patrzą. Tak, tak. I jeszcze to jest tak zrobione, jakby to był prawdziwy dzień i noc, prawda? Że bo można... i tam wchodzą, bo to jest takie efekty takie komputerowe. Świetne. I dlatego tam w pewnym momencie zachodzi noc. Tak, zachodzi słońce, jest noc i później się budzi dzień i są różne dźwięki, które są w nocy i które są w dzień. Na przykład miauczą koty albo szczekają psy. I są też trele ptaków albo taka zwykła muzyka też jest. Tak. I takie... takie... A, że krowy. Krowy muczą też. Dlatego, że ich zabijają nie. Tak. Krowy tam na ofiary dla bogów jest taki plac. Ale muszą zabijać zwierzęta, a nie siebie. No, w teorii nie muszą, natomiast tak wierzyli w to, że ci bogowie wymagają takich ofiar ze zwierząt. Nie mogli sami zabijają. Siebie zabić, to by było normalne. Zabijam sobie. Nie mam. Maja zmieniłaby bieg historii i zasady wszystkich religii. Jak widać. I w ogóle by nie było religii, bo ja nie cierpię. Nie wierzę w żadną religię. No, a jak sobie wyobrażacie, że żyłybyście w takich antycznych czasach, to kim byście były? Ateną. Ateną, że to już bogiem. Maja już taką boginią chciała być od razu. A Ola kim by była? Nie wiem. Ateną. Majka cicho bądź. A Maja, co byś robiła jako Atena, jeszcze mi powiedz. Chciałabym przemówić Aresowi do rozsądku. No, Ares to chyba jej brat, prawda? No, ale Ares ciągle, bo on chce złą wojnę, a Atena chce dobro. A, czyli to na tym byś się skupiła. Nie, Atena nie chce wojny, Atena chce bronić. Chce, czy jest, no ale jest dobrej wojny. Ma, jest boginią dobrej mamo, wojny. Mamo, nie ma takiego czegoś jak dobra wojna. Jest. Wojna zawsze jest zła. To prawda. Ha. Natomiast Atena była taka boginią takiej... wojny. Obrony. Obrony, o tak. Można. No, więc, ale to też jest wojna, obrona. Ale nie ma, Maja, ale nie ma czegoś takiego jak i była... dobra wojna. Jest takie coś jak dobra wojna. No. Wojna zawsze jest zła. Nie, prawda. No, ale jak się bronisz, no to nie masz wyjścia, tak? I musisz tą wojnę prowadzić. No tak, ale to nie wcale nie jest dobre to, co robisz. Nawet jeśli nie masz wyjścia. To jest dobre, jak się bronisz. To jest, powiem wam, bardzo taki ciekawy temat. Ale nie rozmawiajmy. Maja, bo nawet jeśli się bronisz, no to i tak zabijasz. Możecie porozmawiać o tym z panem jest... Arturem na... Tak, ale jak panem... ktoś się broni, to jest dozwolone. No on nie ma wyjścia zasadniczo. No nie ma wyjścia, ale to wcale nie znaczy, że to jest dobre. On to... musiałby się poddać. Mamo, ale patrz, jeśli on zabija ludzi, chociaż się broni, no to wcale to nie znaczy, że to jest dobre, bo to nie jest ja dobre. Ja wiem, jakby zabijanie zawsze jest złe, to jakby... Nie ma takiego czegoś jak dobra wojna. Jest coś takiego, co jakby robisz w obronie własnej, tak? Żeby siebie obronić. No tak, ale to nie znaczy... Możesz zabić zwierzę, jak cię zaatakuje. No. Ale to jest złe, bo zabiłeś zwierzę. Nie, ale chciałbyś się obronić, bo on mógł być ciebie zabić. No, powiem wam, bardzo ciekawy temat poruszyłyście, etyczny taki. I możecie sobie na etyce o tym podyskutować. Ale wojna nigdy nie jest dobra. Dobrze. No, wojna jest zawsze jakby złem, bo są zawsze ofiary. Ola, kim ty byś była w antycznych czasach? Zbierałabym winogrona. A, i co, i później byś wino z nich robiła? Nie, i zanosiłabym je na świątynię Dionizosa. A, czyli byłabyś taką kapłanką. Tak. Dionizosa, super. Dionizosa? No dbałabyś o świątynię Dionizosa. Tak. No Dionizos to był taki imprezowicz, co? Tak. Ja bym chciała być albo... Bóg wina. Ja bym chciała... I mogłabym być jeszcze na świątyni Posejdona. A, też? Posejdona też lubisz? Ja też! Ja mój ulubiony... Jeszcze Apolla! A dlaczego lubisz Apolla? Dlatego, że... No bo on jest z muzyki. A, dlatego. Balonga. Komu polecacie tę książkę? Polecamy Balonga. Polecamy dzieciom, które się interesują takim tym, bo to jest takie połączenie normalnego świata z taką... Właśnie ten. Mm-hmm. Trochę taki jak Percy Jackson, tylko że Tim jest dużo młodszy. Mm-hmm. Czyli trochę dla jest jeszcze takim dzieciakiem. Dzieci fanów mitologii i antyku
Można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. O antyku również. Super. To chyba czas wrócić z antyku do współczesności i powiedzieć wszystkim goodbye. Goodbye. Jeszcze raz polecamy goodbye. Wam książkę pod tytułem Tim. Nie. Super bohater z antyku, sprytna pułapka Hery, Steli i Tarakson. Dokładnie tak. Nie, ale ilustrował? Nie wiem. Tego to nie pamiętam. Ale to chcę. Zatem pa pa. Pa. Pa, pa, pa. Pozdrawiają Was Atena i kapłanka Dionizosa. Z czasów mitycznej Grecji. Ja to chyba bym była uczniem jakiegoś filozofa. Tak myślę. Nie, bo dziewczynki nie mogą się uczyć. No masz rację. Musiałabym być chłopcem. Ale ja bym myła podłogi w świątyni Dionizosa. No dobra. Pożegnajmy się już. Składałabym butelki wina i winogrona. Albo mogę być nimfą. Nimfą drzewną, że... Bo nimfy przychodziły na przyjęcia do Dionizosa. No tak, tak. Ja bym wolała być kapłanką. Pa!